masowy transport migrantów. Oświadczenie rosyjskich linii i rosyjskie linie lotnicze zaprzeczają, że mają udział w transportowaniu migrantów na Białoruś. Rosyjskie linie lotnicze Aeroflot oświadczyły, że nieprawdziwe są doniesienia o ich udziale w masowym transportowaniu na Białoruś migrantów z krajów Bliskiego Wschodu. Przewoźnik podkreślił, że nie wykonuje regularnych rejsów do Iraku i Syrii. Informacje o udziale czy wsparciu aeropłotu w organizacji masowego przywozu imigrantów na terytorium Białorusi nie są zgodne z rzeczywistością, oświadczyły linie w komunikacie. Aeroflot zapewnił, że przelot obywateli Iraku, Iranu i Syrii przez terytorium Rosji wymaga otrzymania przez nich wiz tranzytowych i że od 1 października bieżący rok z Bejrutu do Mieńska przez Moskwę przeleciało tranzytem jedynie 19 osób. Przewoźnik oświadczył też, że doniesienia o ewentualnych sankcjach wobec niego mogą odbić się na firmie negatywnie. Ostrzegł, że zamierza bronić interesów firmy i jej akcjonariuszy wszelkimi możliwymi legalnymi sposobami, w tym na drodze sądowej. Akcje aerowodu na moskiewskiej giełdzie spadły pod wpływem.